Zadanie czwarte. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Rozwiązaniem równania następującego jest która z liczb? Otóż wykonamy to zadanie szybciutko dwiema metodami, dwa sposoby. Pierwszy sposób to standardowo przepisujemy równanie i je po prostu obliczamy. Jak? Po prostu wymnażamy. Minus 2 razy x to jest minus 2x. Minus 2 razy minus 1, no to minus i minus będzie plus 2. Minus 3 razy 2 to będzie minus 6. Minus 3 razy minus x, no to minus i minus, mamy plus, czyli plus 3x. No i tutaj 0 przepisujemy. Teraz x możemy przepisać z lewej strony, minus 2x plus 3x. No a tutaj 0 nie ma sensu przepisywać, dwójka zmienia stronę, zmienia znak, czyli minus 2 i minus 6 zmienia stronę, zmienia znak, czyli plus 6. Redukujemy x, to x, z liczb mamy czwórkę, więc już mamy naszą odpowiedź. Ale szybciutko zerknijmy na drugi sposób. Gdy było jakieś bardzo skomplikowane równanie, niekiedy łatwiej jest wstawić podane liczby do naszego równania. Tutaj tylko szybciutko wstawimy czwóreczkę, która jest naszą odpowiedzią, więc czwóreczkę tutaj w miejsce x-ów wstawiamy, widzisz, tutaj i tutaj zamiast x-a wstawimy czwóreczkę i wykonujemy obliczenia. Najpierw w nawiasie, widzisz, wyszła trójeczka, tutaj minus dwójeczka, teraz wymnażamy przez nawiasy. No i tutaj wiadomo, zachowamy szczególną uwagę na minus razy minus, to będzie plus. No i rzeczywiście tutaj wychodzi nam 0 równa się 0, czyli jeżeli wychodzi nam tożsamość, to samo równa się to samo, w tym wypadku 0 równa się 0, czyli strony są równe, lewa równa się prawej, więc czwórka spełnia to równanie, czyli jest rozwiązaniem.